Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I Pchełka, latający koteł. Ja, i siostra. Jak widzicie, owoce nam obrodziły w końcu. Więc dotykając drzewa magicznie je zbieramy, fajnie. No. I w sumie od ostatniego naszego spotkania nie minęło w sumie dla nas nic. Dla was prawdopodobnie, jeśli mój zmieniony plan nagrywania i publikowania się przyjął, prawdopodobnie jeden dzień, czy tam w sumie wczoraj jakby dojście to poprzednie. Będzie drugie zasadzić, czy nie? Tak, możesz sadzić wszystko, co mamy. No. I dzisiejszy cel to było właśnie nawigować do miejsca, gdzie możemy kupić kurczaka i inne rzeczy. Wszystko dzięki mi. Tak, dzięki siostrze, na pewno. Tak. Wcale nie dzięki Alice. Nie, wcale. O, przy okazji jest trochę głodna. To dzisiaj dostanie popcorn. Bo ostatnio dostawała coś, co lubi, a nie można dwa razy tego samego. Ja w ogóle patrz, Atul coś tam majstruje. On gotuje! Nie. Co on robi? Drewno. Ja z nim pogadam. Nie przeszkadzaj mu w robocie. Pora wyznaczyć kurs natomiast. A i właśnie. Od razu na wstępie tylko takie malutkie przeprosiny, jednocześnie informacja. Okej. Jeśli by dźwięk dzisiaj był jakiś inny czy coś, to po prostu chodzi o to, że testujemy inny format nagrywania dźwięków ostatnio. Okropnie to brzmiało na teście, niestety nie dało się nic z tym zrobić, więc siostra może być trochę za cicho, ja mogę być za głośno, cokolwiek. No ale niestety jest to konieczna zmiana. Nugget majonez. No i w sumie, jak już mówiłem, odcinki teraz są krótsze, więc może nie będziemy zajmować jakoś wielce czasu. Po prostu spotkamy się, gdy już coś będzie. I w sumie chyba powinienem przestać mówić. A właśnie, możesz zmienić kolor kota, jeśli chcesz. Po prostu chyba powinienem przestać mówić o tym, że robię cięcie czy coś i robić po prostu takie naturalne wycięcia i wracać, kiedy już będzie. Tak chyba będzie lepiej. Panie i panowie, właśnie przekraczamy po raz pierwszy barierę z lodu. Nic się nie stało, poza tym, że po prostu animacje i trzęsienie. Ale tak, po raz pierwszy jesteśmy właśnie za lodem. Nowe tereny, nowe odkrycia. Może nowy przyjaciele, których będziemy musieli pożegnać. Powiem szczerze, nie wiem. Ale natomiast wiem, że Alice będzie bardzo z nas dumna. I że żabu będzie szczęśliwy, bo dostanie jedzenie. Póki co jeszcze jest naszym celem? W sumie może warto byłoby się przygotować na to. Ja czyli też o tym myślać. Płótna wełniane i sztabki miedzi. Aż plan. Tak. Wiesz, co możemy to przygotujemy, co nie możemy to nie przygotujemy. Wiesz, i tyle. Nie. Dobra. Nieważne śnieg, chodź, idziemy sztabki topić. Oto i jesteśmy. Nordwailer. Inny klimat całkowicie, miejsce, do którego chciała Alice. Ale zanim to oczywiście musimy wytopić siostrę, która jedzie już na przyszłość. I no, mam nadzieję, że po prostu uda nam się to zrobić szybko. Nie ukrywam, sam też chciałbym poznać nowe tereny, klimaty. Siostra zepsułaś. No to wypływamy. Nic dodać, nic ująć. Jak widać, Alice jest już mocno podekscytowana. I zobaczymy, czy my też będziemy. Dawaj trochę słonecznika. Siostra, to, że mam resztki tego słonecznika, nie znaczy, że masz go żreć, poza tym ty będziesz chrupać na nagraniu. Jakie introwagancje, coś tego typu. O, Stella! Dzięki bardzo za przyprowadzenie mnie tutaj. O, ten zapach. Czuję święta. Nie, takiego, można powiedzieć, chrupiącego, czy tam świeżego, mroźnego powietrza. I te kolory. O, czuję się normalnie jak młoda dziewczynka. O, chodź już. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to wszystko. No to idź. My oczywiście musimy pogadać z Teodorem. Cześć, Teodor! Najpierw w to. The Autumn End. Nuty. Jakaś piosenka, która jest jesienna. Za 1000. Bierę. I teraz tak, jakieś... Puszczoki! Musimy też kupić, ale są jakieś nowe rzeczy. Okej. Okay. Metalowa lina, ona jest do połączenia między dwoma słupami, czyli to pewnie będzie związane potem z tym zjeżdżaniem. I teraz tak. Dwa kurczaki. I teraz... O, nie mogę gruszki kupić, bo jest za droga. I tak nie mamy na nią miejsca, dobra to... Cztery słoneczniki. I cztery selery. Jak na razie. No i możesz zwiedzać, oczywiście będę gadał z nią. O, owca! Zabieramy ją. Nie mamy miejsca. A cicho tam. Kiedyś po nią przyjdziemy. Płatność. Spójrz na to! Powinnaś zawsze ruszać swoimi rączkami, gdy na dworze jest zimno. Tak jak teraz. Spójrz. Gadam i ruszam się. Jestem wielozadaniowo, jak mistrz.
Nikt mnie nie zatrzyma. Pójdź na to. Czy to jest jakaś starożytna, drewniana... Elewacja. Elewacja, czy mam w sumie winda? Co za cudowna konstrukcja. Nie sądziłam, że kiedykolwiek zobaczę coś takiego na własne oczy. Pamiętasz? Mhm. To właśnie przesunęli się na jedną z takich. Ansgar... Harold. Dał radę uciec od gangu Harolda. I tu jest właśnie chyba cytat z jednej z tych nowel. Wtraczerus, nie pamiętam, ale... Mroźna klatka zabrała pełno żyć młodych Daredevilów czy tego typu. Ale oczywiście Ansgar dał radę uciec. Niekończące sfery z łatwością i gracją. Tak, był trochę takim kocim wąwaczem. Spójrz na mnie, normalnie promienieje od razu tym miesiącem. Rumienie się, czy coś tego typu. Jeśli chodzi o nas, powinniśmy pójść tą drabiną. Uważaj na lód. Czyli jednak Stella też lubi takie romany sidła. O, coś tu jest do zebrania? Nie. Dobra. Ej, tu serio jest jakiś lód? Chyba będziemy się uczyć z tego korzystać. Tak. Okej, okay, coś chcę. Tylko zanim coś, to... Czekaj. White leaves. Białe... liście. Ale czekaj, zanim co, to ja muszę spróbować coś innego. Tak, będzie to umiejętność. Tak, ale ja chciałem tutaj zbugować jedną rzecz, ale się nie udało. Chciałem tam się dostać. Ja tam wlecę. To spróbuj, a ja w tym czasie z nim pogadam może. Chociaż nie, najpierw muszę ci pomóc trochę. Ciekawe, jaka to będzie umiejętność. Dobra. Dawaj koteł. Otwieraj to. Otwieraj ja pudełko. Gra w takim rzeczy. Diamenty i ametysty. Białe liście. Och, ta statua tutaj. Z krzakami wiecznie białymi. Tak jak... sobie to wyobrażałam, jak nietypowo coś tego, czy tak jak to, jak z obrazka. Nie przypomina ci to o kapliczce, w której Ansgar oferował szafiry agencie? Ukradłbym setki kryształów czy klejnotów i walczył z tysiącem rozbójników. Tylko dla okazji, by zobaczyć twoją piękną sekundę. Ach, jak romantycznie, nie wiesz, nie. Stella chyba naprawdę lubi roman sidła. I wtedy wyznał jej miłość. I wtedy oni... Cóż, wiesz, co się stało później. Chociaż w mojej myśli nie było aż tak zimno na dworze. Cóż, Ansgar naprawdę, na pewno był gorąco krwisty. Wiem, jak... Ja wiem za to, jak on... A, to tak on powoduje, że się czuje, czy tego typu, okej? Okay? Zobaczmy w ogóle, co to za umiejętność jest tutaj i za ile? Aha, za 2 monety możemy na tych linach zsruwać. W końcu. Czyli musimy 2 osoby pożegnać. Nie pożegnać, odnaleźć. Monety są za odnalezienie. Więc mamy naszego Takeła i kogoś jeszcze. To miejsce. O, jakie ciemne i wietrzowe wieczne miejsce. Ach. Znowu na równo przyrównanie tych wszystkich roman sideł. Dosłownie jak to samo miejsce, jak miejsce, w którym Ansgar i Harold się bili. Och, mogę widzieć tą scenę bardzo przejrzyście. Brzdęk mieczy. Odległe szczekanie psów i gwizdanie policjantów. Nawet ten dym przypomina mi od stacji poniżej. I wtedy, i ten błysk światła w tym małym... Jezu, w igłopodobnym nożu. Tak samo jak... I dokładnie wtedy, gdy Ansgar... rozbroił swojego oponenta... zdradziecka agenta przychodzi... Znaczy Agneta... I dźga Ansgara w plecy. Oczywiście, skąd on mógł wiedzieć, że była w połowie siostrzenicą okrutnego Haralda? Krwawiący Ansgar przechodzi dalej do klifu, coś tego typu. I
gdy dosięga krawędzi, spogląda z powrotem. I widzi, że jest po prostu otoczony przez swoich oponentów. Nie ma gdzie iść. Wie, że to tylko kwestia czasu, zanim dostarczą go do Duke'a Fredericka. Ansgar... brata... bliźniaka Ansgar, coś tego typu. Uzurpatora rodzinnego tytułu. Ale Ansgar... elegancki, nawet w sumie ostatnim oddechu, podnosi rękę na pożegnanie, uśmiecha się delikatnie i... tak dosłownie, gdy poczuł zapach dymu lokomotywy na dole, spada. Ouch. Och. Co? O, nie, Stella, wszystko ze mną w porządku. Dziękuję. Jest dobrze, jest dobrze. Tylko jestem trochę zmęczona. Chodźmy do domu, okej? Okay? Tylko... no chodźmy już. Dobra, czyli tego miejsca nie zwiedzimy, dopóki nie znajdziemy dwóch osób. To i tak nic nie da, siostra. Chodź po prostu tutaj. Musimy teraz na nie poczekać i odpływamy. I największa tajemnica. Odnaleźć trzeba będzie tłuszcz do kurczaka dla Żabeła. O, chwila. Jeszcze coś chce? Tego bym się nie spodziewał. To tak daleko. Och, poczekaj, jestem... jestem zmęczona. Czy mogłabyś... pomogłabyś starej pannie podejść tam trochę dalej, czy coś tego typu? Aha. Ojej. Czyli... wow. Czyli ona naprawdę jest teraz taką miłą osobą. Powiem szczerze, niejednokrotnie chciałbym być tak jak ona pod tym względem, ale niestety nie potrafię. Ja po prostu jestem jednym wielką, chodzącą wrydotą. Może nie dla każdego i nie zawsze, ale taki niestety jestem. Dobra, na szczęście wszystko już na miejscu. I w sumie nie wiem, jaki będzie nasz następny cel, oczywiście. Jak coś wymyślę, to zobaczycie. Ale zanim to jeszcze prawdopodobnie będzie trzeba pogadać tutaj. Już mamy chyba całego odcinka. Nie, dopiero 12 minut, siostra! Połowę. A, nie ma nic więcej do roboty z nią, dobra. To siostra, wyznacza jej nowy kurs. Albo raczej chodźmy spać. Patrzcie, Ali znowu coś od nas chce, dobra. Ja chciałam z tobą pogadać. Mieliśmy dosyć dużo... no, zabawy razem. Z tą wycieczką w ogóle. Ale nie mogę za to, nie nadążam za tobą w ten sposób. Może powyrwać już tą kapustę i inne rzeczy przy okazji. To jest po prostu zbyt męczące. I poza tym... nie pasuje to stali panience jak ja. Ja tylko... czy ktokolwiek powiedział ci jak wysportowana możesz być? Coś tego typu? Czy jakaś tam zwinna? Coś tego typu? Proszę, zostaw mi trochę miejsca teraz, okej? Okay? Aha, czyli... też chcę być sama. Czyli... dobra, nieważne. Tak, i przy okazji posadźmy tutaj te nowe rośliny, które zdobyliśmy. Typu dwa słoneczniki, bo tego jeszcze nie mamy. A fajnie byłoby znać jakieś zastosowanie dla nich w ogóle zebrać. Nie wiem, może na jakiś grób. Jezu, siostra. Zobacz pomysł, jak niby olej miałby wytwarzać. Co? Nagle butelki oleju będą wypadały? Bez przesady. No wiesz, jest... z krzaka wylatują takie butelki. Ale to są dziwne nasiona. To jest zrozumiałe, ale... a zresztą nieważne. Dobra. Daleko jeszcze od naszej destynacji? Czy już jesteśmy? Jest... jesteśmy już. Zerknę. Tak, jesteśmy na miejscu. Więc... a, czyli tuńczyka można łowić. Więc dawaj, kot, pokaż na co cię stać. Wyjątkowo pokażę, jak ty łowisz. Skupimy się na tym, żebyś wyciągnęła tuńczyka. I nie żyj już tego, bo za dużo. Ostrzegam, tuńczyki mogą być bardzo waleczne. O, jest nawet specjalna muzyka na łowienie tuńczyków. Tak. Dawaj, siostra, dasz radę. Ale dobrze sobie radzę.
No właśnie o tym mówię! Wyciągaj tego tuńczyka! Dobra, dasz radę! Dobra, dasz radę! Już blisko! Już blisko! Wyciągniesz go! Dasz radę! I... Bluefin. Niebiesko-płetwy tuńczyk. Tak więc, dziękuję bardzo, to tyle z łowiska. A teraz pora chyba popłynąć, żeby odnaleźć tą całą kolekcjonerkę sztuki, co ją ten tajemniczy gościu wskazał. Jak to było? Minus 150-150. X ma być minus 150, Y 150. Minus 150. Wyżej! Bo Y-a ty zmniejszasz, ma być około 150, no za wysoko. Pójdź to ja to zrobię, bo ty już... W ogóle nie patrzysz na koordynaty. Dobra. Nie ma wykrzyknika. Bo to jest dokładnie... Tu. Więc nie ma. Tam też płyniemy, oczywiście to będzie długa podróż, więc... Do zobaczenia, jak już będziemy na miejscu. Okej, dobra, wiecie co? Jakiś Loneberg odkryliśmy na drodze. Nie zatrzymujemy się tutaj, tylko łódź musiała nam oczywiście to pokazać. No i płyniemy dalej. Łuci, proszę cię, startuj. Dziękuję bardzo. W ogóle jakieś nowe rzeczy było. Jakiś list mamy nieotwarty. No? Co to za list? Czemu ja o jego istnieniu nie wiem? Jakiś reklama z... Fredomory. A, Hummingbird. Dobra, nieważne. Nic wielkiego moim zdaniem na razie. Mówiłam kraba. Ty śpiewasz! Jak? No kot ci zaczął śpiewać! Dobra, mniejsza z tym, mów sobie spokojnie, a my płyniemy. No i kolejne nietypowe miejsce. North Sea Pier. D. No, pier discovered. Więc jest pier. D. Dobra. I słoneczniki. I co z niego dostałaś? Nasiona. Aha, czyli ziarna słonecznika po prostu. Okej. Okay. To give some flower oil. Aha, czyli słonecznika jednego kupujesz, można dzięki temu mieć nieskończoność słonecznika. Okej, okay, dzięki za informację. Dobra, no to płyniemy dalej w sumie. A i przy okazji, siostra, nakarm proszę ludzi. Dobra. A ja spróbuję jakąś receptę może z wiśnią czy z jabłkiem zrobić. Ja bym ze słonecznikiem. A tu nie chcę. O Boże, a tu głoduje. On zawsze głoduje przecież. O chłopie, kochanie, nie dawaj. O, w ogóle ktoś coś od nas chce. Co tak idealnie w sumie się złożyło. A nie, Summer. Mogę z tobą pogadać? Oczywiście, że możesz, Summer. Nie, możliwe, że to zauważyłaś, ale Alice, cóż. Wydaje się na to, że... Wydaje się, że ma problemy z dostosowaniem się do tego wszystkiego, czyż nie? Nie wydaje mi się, żeby mogła używać drabin. Oj. Całe szczęście dla niej. Jej łóżko jest idealnie na pokładzie. Wydaje mi się, że byłaby bardzo samotna, gdyby była gdzieś tam u góry uwięziona. Aha, czyli byłoby zlecenie, przestaw jej dom na dół. Susan Museum. Jesteśmy Muzeum Susan, miejscu. Czyli jesteśmy w końcu na miejscu. Tak, przy tym obaj to powiedzieliśmy. Czyli wiemy, że będzie się nazywała ta gościuwa, Susan. No to idziemy. Trzeba się tym zająć. Jakkolwiek... Może to być niemiłe zadanie. Tak, niemiłe zadanie. Ale trzeba spogadać z nią. O! Mors! Przecież on mówił, że będzie morsem. O, świetnie. Po prostu fantastycznie. Przewoźnik dusz. Przewoźnik dusz tu jest. Na tej zapomnianej przez bogów skale. Na środku oceanu. Przebyła całą drogę tutaj. Zobaczyła... tą zimną posadzkę ze złamaną drabiną. Zobaczyła to wszystko i stwierdziła, tak, jak intrygujące, na pewno jestem tutaj mile widziana. Cóż, odnalazłaś mnie. Nie ma sensu uciekać już więcej. Pozwól, że odtworzę ciebie starą taśmę. Przewoźniku dusz, którego imienia nie znam. Nie interesuje mnie to, żebym znała. Jestem kolekcjonerem.
inaczej znana jako Susan. Bogowie w całej ich materialistycznej arogancji dokonali na mnie dosyć okrutnych żartów. Widzisz, nie jestem kolekcjonerką z wyboru, ale z konieczności. Aha. Przez twoje bezponderowanie surowców, cudów tej natury. Aha, czyli po prostu przez nas nimi została. Na pewno masz dosłownie stertę śmieci, żeby zrobić największą kolekcję złomów w historii. Moim celem jest nagradzać to niekontrolowane zachowanie z większą ilością śmieci. Przecież nie, coś nie jest to ironia. Moi przodkowie oczekiwali konkretnych, jak to się nazywało, no tych pakunków jako zapłatę. Nikt nie wie dlaczego. Ale opis roboty nic o tym nie mówi, więc nie interesuje mnie nic, co mogłabyś mi dać. A więc ten czas podejdzie, pokaż mi swoją wielką kolekcję, którą zgromadziłaś i przyjdź, weź swoje bezsensowne nagrody i odejdź szybko. I posprzątaj po sobie. Okej. Lepszą ceramic figure. Aha, czyli mogę różne nagrody. Jak ekscytujące. Zacząłeś kolekcjonować nową stertę złomu, tym razem ryby. Śmierdzą, są brzydkie i w ogóle, ale okej, dobra. Na szczęście pewnie skompletujesz tego. Bardzo są śliskie i w ogóle. Masz nagrodę. Okej. Aha. Claim reward. Dobra, ale jeszcze... Muszę... Ej, mamy wszystkie kryształy. No. Zniszczone, błyszczące kamienie. Co za radość. Tak celowo mówię w ten sposób? Ja wiem. Cóż, masz naprawdę długi dzień przed sobą. Słuchaj, nie każ mi nadążać, Spiritfarerze. Masz teraz nowe dwie roboty: szukanie dusz i kryształów. Przy okazji, kto w ogóle wpadł na takie głupie imię jak przewoźnik dusz? Brzmi okropnie i niedobrze mi się je wymawia. Susan, kolekcjonerka. Dobra. Daj jej tą lalkę. Ja muszę wszystko z nią przegadać. A tutaj mam jeszcze kilka nagród. I dobra, na szczęście tylko to i potem już po lalkę i z lalką. Ale najpierw odbieram oczywiście wszystkie. O, wow. Już w połowie drogi. Znajdywaczu błyszczących kamieni. Musisz naprawdę lubić ich wygląd. Jesteś naprawdę olśniona przez takie śmiertelne rzeczy. A, da się tego domyśleć. Cóż, nie będę cię powstrzymywać. Idź. Jeszcze coś pewnie. No jeszcze jedno takie i potem laleczka. Serio, dywany dostaniemy. Fajnie! Ale one są słomem. O, jak cudownie. Zdobyłaś prawie każdy kryształ, który istnieje na tej ziemi. Jaki ten świat jest szczęśliwy. O, wielka nieszczycielko, pokaż nam swoje drogi. O, świetnie. Cóż, wygląda na to, że nawet nie słuchasz. Weź to i odejdź. I w końcu lalka. Cóż, zobaczmy, co tu masz? Wygląda na jakiś rodzaj... Czemu? Czemu w imieniu wszystkiego, co jest święte i piękne, masz tą okropną rzecz ze sobą? To nie jest jedyny atak w moich oczach. To też atakuje moją duszę. Ale czekaj, poznaję to. O. O nie. Powinnam wiedzieć od początku. To ten gość, czyż nie on cię przysłał? Ten płytki, materialistyczny... Tutaj brakuje mi słowa, ale intelektualista. On cię przysłał tutaj, czyż nie? Co za łasica.
jest wściekły z powodu stracenia swojego woodprinta, czyli chyba jakiegoś malunku drzewnego, czyż nie? Cóż, nigdy go już nie zobaczy, mogę to zagwarantować. Może nauczy się jednej bądź dwóch rzeczy o astetyzmie. A jeśli chodzi o twoją bardzo głupią nagrodę za kolekcję, zobaczmy. Nie, nie może być. Nie, przeznaczenie nie może być takie okrutne. Cóż, okej. Po prostu weź ten głupi, krwisty malunek drzewny i idź stąd, idioto. Po prostu weź co chcesz i idź stąd. Dobra. To było szybkie. I leziemy po niego. Tak, ale wiecie co, to już będzie w następnym epizodzie, mamy 25 nie, minut. Nie, nie robimy polsatowskich cień. No dobra, tym razem będę miły. Widzimy się u gościa. Wygląda na to, że Alice ma coś do powiedzenia. Eugeniuszu, czy Eugenio, nie wiem, nie jestem pewien. Gdzie jesteś? O, witaj, to ty. Widziałeś gdzieś Eugeniusza? Eugenio? Nie jestem pewien, znowu mówiąc, o którym ona mówi. A, czyli on, Eugeniusz. Musi być w garażu, znowu. Kiedy go znajdziesz, możesz go poprosić, żeby przyniósł moją starą wełenkę? I zaczyna się robić dosyć chłodno. Aha. Jakieś zadanie od Alice? Muszę dowiedzieć, o co chodziło i dać jej to. Czyli nie wiem, czy to chodzi o jakiś koc, czy co, ale trzeba będzie coś jej dać. I coś jeszcze chcę. Dobra. Moje nogi. Moje stare nogi nie będą mnie, nie są w stanie mnie unieść już więcej. Możesz mi trochę pomóc? Tak? Czyli będzie trzeba jej pomagać. Często. Nie wiesz, to bór czy gdzie? Oj. Nawet nie wiem, o co do końca jej chodzi, ale dobra. Pewnie do Luma. Nie wiem, gdzie ona chce iść, ale trzeba jej pomóc. Nie wiem. Ej, szkoda jej tak szczerze, ale... Czyli co, mam z nią po prostu pochodzić, czy co? Może muszę ją zaprowadzić, dajmy na to, do jej mieszkania, nie wiem. Nie posłuchałem po prostu co i jak, gdzie, a przy okazji jesteś na miejscu. Ale lepiej muszę się zająć, no nią. Mówiłam do mieszkania. No właśnie próbuję do mieszkania, siostra. Właśnie, dobra. A, czyli ty możesz otworzyć wszystko, czy tylko to możesz otwierać? Co? No chodzi o to, czy możesz otworzyć wszystko, czy tylko to, odsuń się, proszę. Nie mogę, niestety. Nie wiem, czy tutaj muszę, czy co. Ale prawdopodobnie nie wiem, czy coś zepsułem, czy co. Aha, jest. Czyli tutaj. Okej, czyli tutaj trzeba było z nią podejść chyba. Dobra, no idziemy szybko do ptaka. I na tym po prostu zakończymy całe to spotkanie. Znowu odcinek będzie długi, chociaż chciałem krótszy. No ale niestety. Ale nie robimy polsatowskich księć, było ustalone. Nie było nigdzie tego ustalone, tylko ty to teraz powiedziałaś. Zgodziłem się po prostu na twoją prośbę. Dobra. O tak, tutaj się właśnie strumować nauczyliśmy. I tutaj poznamy kolejnego ducha. Jednego z dwóch, który jest potrzebny, żeby nauczyć się jeździć na sznurkach. Tylko gdzie znaleźć drugiego, to nie wiem. O, już wróciłaś, czyż nie? I sądząc po w twoim wyglądzie, pewnie masz to wszystko. Stella, jesteś bardzo w tym dobra. Udało ci się zdobyć to wszystko, dobra. Pomijając, bo musisz przyspieszyć. I co za cudownie, super wszystko. Naprawdę udowodniłaś, że jesteś bardzo przydatna i w ogóle... Szlachetna. Tego typu. Cóż, dodatkowo decydowany. Nie ma dla mnie celu na tej wyspie. Dołączę do twojej ekspedycji jako... Pasażer. Pasażer, nie jako członek załogi. Ta łódka może być perfekcyjną galerią. Co, na co zobaczymy? Chodźmy zobaczyć. Dobra. Five views of Mount Frogawa? Co?
Chyba nie rozumiem, o co tu chodzi, ale okej. A ja sobie srunę. Już na sam dół, będę bardziej szybki. Dobra. No to w takim razie oczywiście witamy nowego pasażera. I na tym już kończymy. No. Swoją drogą muszę przyznać, strasznie niskie zużycie procesora na tym Spiritfarerze. O, wszyscy się zbierają. No jak zwykle, tak zawsze jest. MRW. No wspaniało i w ogóle. Dobra, zobaczymy, co mogę zrobić. Oczywiście może to trochę... Na pewno to będzie. Zaskoczyć, ale... Cóż, a coś to będzie bolało. O, jesteś tu, dobrze. Nie pozwolę, żeby było to bolesne, okej? Okay? Okej, okay, dobra, nie wierzę ci, nie ufam ci, ale nie mam innego wyboru, tak czy siak. Tak. Jakiś kurczak. Papug! Albo kurczak. Papug. Ja mówię, to będzie kurczak. Papuśko! Ha! Zrobiłem to i nawet nie zemdlałem. A właściwie to świetnie się czuję. O, kto wiedział. Cóż, w takim razie... Zaczynajmy. Zaczynajmy. Poczekał! Ale oczywiście, wybacz mi entuzjazm. Zapomniałem się przedstawić. Jak bardzo zapominalsko i nie... Nie rozsądnie, nie miło, nie, nie stosownie. Nazywa się Gustaw. Gustaw. I nie wiem czemu, ale... Nie mogę odeprzeć wrażenia, że już się kiedyś spotkaliśmy. Tak, czy siak. Jestem bardzo zadowolony, że spotkaliśmy się na tej wyspie. I jestem pewien, że jak będziemy razem, to dokonamy wielkich rzeczy. Ten świat jest częściowo cudowny i odrażający, tak samo jak sztuka. Naprawdę, Stella. Bogowie naprawdę uderzyli w nas wielką inspiracją. To jest nasz obowiązek, żeby zająć się tymi duszami, napełnić je pięknym i chwałą, coś tego typu. Mój upór jest wielki, Stella. Dokonamy wielkiego przedstawienia mojego życia i pomożesz mnie. Jakiekolwiek by to nie było i... tylko najpierw zapłata. Dobra, miałam to coś, proszę. Dobra. I wiecie co, już naprawdę musimy kończyć. 32 minuty, tak więc, no ja dziękuję, trzymajcie się, no i hej, hej.